dyskutować sobie. Fajnie. To się kręci. Bardzo, bardzo się cieszymy. Tak? Mhm. Się kręci. I sobie gaworzymy. Czy się nagrywa, to siadaj tutaj, proszę cię uprzejmie, no bo wiesz, musimy o czymś gadać, nie? No i dobrze. Wiesz, ty coś sobie przygotowałaś na ten meeting, nie? Mniej więcej. Na to spotkanie. Ja sobie też mniej więcej przygotowałem w tramwaju, bo wiesz, zwykle takie rzeczy się w tramwaju robi. To znaczy, co my robimy? Po pierwsze zastanawiałem, że my robimy taką sytuację, w której byśmy chcieli jednak troszeczkę wprost i nie wprost zaprosić studentów. Ale generalnie rozumiem, że musimy zrobić taki materiał, taką rozmowę krótką, droga Olgo, żeby opowiedzieć studentom, że tu jest ok, że tutaj jest coś potrzebne. Ja powiem szczerze, ja mam bardzo dużą potrzebę, żeby to opowiedzieć. Mm-hmm. I tak jechałem dzisiaj do roboty i zastanawiałem się nad tymi twarzami trochę. Tak sobie wyobraziłem, że oni gdzieś są potencjalnie. Mam taką intuicję, bo czasami się tak nagrywa takie materiały po nic. To znaczy po to, żeby one gdzieś wisiały. Mm-hmm. Zwykle nagrywa się po to, żeby powiedzieć jakąś mądrą rzecz, albo żeby trochę nasycić własne ego, takie sformułowanie. Ja to też oczywiście robię, żeby coś ważnego być może powiedzieć, trochę zadbać o siebie, o własne ja, ale mam takie poczucie, że jakiś komunikat do tych młodych ludzi, do studentów rozmaitych kierunków społecznych, pierwszego stopnia, którzy by chcieli kontynuować studia w Instytucie Socjologii, bo to jest ważne, i w ramach kierunku pracy socjalnej. No taki jest cel tego nagrania. I w drugim punkcie, no, żeby jakiś przekaz był, bo to będzie, że zaraz się skończy taśma. Ale też przygotowałem sobie taki rysunek, co istotne, bo wiem, że modyfikujemy stronę internetową, tą zakładkę dla kandydatów na stronie Instytutu Socjologii UJ-u, i tam jest zakładka kierunek praca socjalna dla kandydatów na studia. Próbujemy to przebudować, tam są interesujące elementy, wymyśliliśmy coś ciekawego. No i pomyślałem, że ja o tym będę opowiadał, o tych wszystkich takich, jak to nazywasz, boksy, tak? Mm-hmm. Się tak nazywa w świecie tych stron internetowych. No i przygotowałem sobie o tych boksach, ale, to możemy to powiedzieć, ale kiedy tutaj wszedłem już z takim myślą, że mam te boksy i opowiem coś studentom, to powiem ci szczerze, że często to mi się wydarza, że ja mam ochotę to wszystko skreślić i wyrzucić to, co przygotowałem. I opowiedzieć o czymś, co jest z praktyki, jest z takiego świata naszego instytutu, wcale niekoniecznie tylko z pracą socjalną związanego. I wrócę do rzeczy, która się wydarzyła w ostatni piątek. Spotkaliśmy się z grupą studentów, niedużą, to było około 10 osób, ale właśnie z pracy socjalnej była reprezentantka i z socjologii pierwszego stopnia, i z drugiego stopnia socjologii, i dyskutowaliśmy o czymś, co jest ważne dla pracy socjalnej, ale ważne jest dla całego Instytutu, Uniwersytetu, a i oczywiście szerzej. Rozmawialiśmy o zjawisku tego, jak troszczyć się o własne zdrowie psychiczne, a właściwie czym mamy na to wpływ po tych takich sytuacjach, które nas dotknęły. Oczywiste, nieoczywiste, czyli sytuacja COVID-19, sytuacje wojny, migracji, w związku z kryzysem ukraińskim, to są te dwa potężne wydarzenia, ale też zupełnie inne. Też sytuacja taka, że niekiedy, nie chcę mówić o przyczynach, bo ich jest wiele, ale niekiedy czujemy się totalnie zagubieni. W instytucjach, w rodzinach i tak dalej. No myśmy się zastanawiali się nad całym światem, tylko z tą grupą studentów to piątek, to warto podkreślić, że to bez żadnych punktów było, prawda? Żadnych ECTS-ów, żadnych ocen. Szaleństwo zupełne, piękna pogoda była w piątek i myśmy wtedy z tą dziesiątką się spotkali ludzi. I właśnie o tym rozmawialiśmy. Ale rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym nie w ogóle, nie o świecie, bo to naprawdę z pełnym szacunkiem nie kontrolujemy tego. Chociaż chcemy, mamy takie aspiracje. Natomiast co zrobić, żeby nasze życie tutaj ułożyć lepiej? Żeby ludziom się chciało chcieć, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby ludzie czuli się, że mają sens, że wiedzą, po co studiują, po co walczą o te gdzieś tam te punkty istotne ECTS, po co studiują socjologię, pracę socjalną. Myśmy rozmawiali o tym, czy
czym jest to zdrowie psychiczne, rozmawialiśmy właśnie o tych sytuacjach, które mają pomóc i powiem, i chcę powiedzieć jedną rzecz, która dla mnie była fascynująca, zaskakująca, zupełnie zaskakująca. To nie jest oczywiście uogólnienie, to żeby była jasność, że to nie jest uogólnienie, które przygotowała i z którym zgadza się ta grupa studentów, studentek, osób studenckich, jak teraz się mówi, chociaż ja wolę osób studiujących, to jest wystarczające. Ale to żywy język. Powiem o tej rzeczy, która mnie zaskoczyła. Pracowali w trzech grupach. O tym, co jest potrzebne w sposób taki podstawowy, żeby czuć się dobrze. I byłem zaskoczony. Trzy grupy powiedziały o jednej i tej samej rzeczy, niezależnie od siebie. Powiedziały, że potrzebujemy miejsca, w którym możemy się wyciszyć. Ale nie miejsca wyciszyć. To znaczy nie miejsca takiego, które ma jakąś funkcję pierwotną i w tym miejscu możesz odpocząć. To znaczy biblioteka ma funkcję, żeby, przepraszam, zajmować się lekturą i studiami, a przy okazji możesz się wyciszyć. To nie o to chodzi. To chodzi o stworzenie miejsca, w którym człowiek może pobyć w milczeniu z sobą i z drugim, wcale niekoniecznie podejmując jakąś interakcję. Ja byłem pod wrażeniem, bo wydawało mi się, że młodzi ludzie mają potrzebę pośpiechu, dynamiki, zmiany. No, często rozmawiamy o promocji, że najlepiej zrobić TikToka, tak, że najlepiej przyspieszyć coś, coś zrobić na zasadzie mema, coś, co się rodzi spontanicznie, biegnie, co jest ulotne. Ja myślałem do tej pory, że to jest mój wiek, tak? Że ja jestem już dość, znaczy starym człowiekiem. I myślałem, że to jest moja potrzeba tego zatrzymania się, szukania siebie, myśli, głosu wewnętrznego, gotowości na to, żeby powiedzieć komuś w sposób świadomy, dzień dobry, chcę z tobą porozmawiać. To fascynujące, że to nie jest kwestia wieku. To jest kwestia chwili, czasu, potrzeby, odejścia od huku, odejścia od szumu informacyjnego. I to było fascynujące. I to jest w zasięgu możliwości młodych ludzi, w zasięgu możliwości wykładowców, żeby zatrzymać się na chwilę. I konkluzja jest prosta, że to właściwie jest dość ciekawy sposób myślenia o pracy socjalnej, która, jeśli ma się wydarzyć, a ona się wydarza w kontakcie, w relacji, ona musi mieć przestrzeń, przestrzeń spokoju, przestrzeń ciszy, gotowości na to, żeby otworzyć się na rozmowę i dialog. I, no i teraz już możemy spokojnie, moglibyśmy potencjalnie zacząć dyskutować, czym w takim razie może być praca socjalna, jakie może być wymiary, ale no, z całym szacunkiem możemy o tym porozmawiać, no, potencjalnie w czasie studiów, spotkań, wykładów, czy właśnie w jakichś przestrzeniach, które będą, no, bo takie są tutaj też planowane właśnie specjalnie dla studentów. Może to będzie główna sala wykładowa pracy socjalnej, taki pokój spokoju, wyciszy, rodzącego się dialogu, więc może w sercu Instytutu Socjologii znajdziemy takie miejsce, gdzie praca socjalna będzie czuła się dobrze. Więc ja myślę, że więcej niespecjalnie jest powód, żeby dyskutować, rozmawiać i tyle. A te fajne informacje są na stronie internetowej, bo też to nie jest dynamiczny Facebook, gdzieś tam to będziemy robić, ale chodzi o to, że jest jakiś porządek. I myślę, że z tych elementów strony internetowej, nie chcę teraz o nich opowiadać, bo zalecam, żeby kliknąć, tak? Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, bardzo jakiś konwencjonalnie się wpisze, to tam zakładka dla kandydatów i oczywiście jest socjologia pierwszego stopnia, socjologia drugiego stopnia, bo przecież też potencjalnie my dyskutujemy w naszej rodzinie tu socjologicznej, że jest pewna możliwość pozostania z nami w ramach drugiego stopnia rozmaitych fantastycznych specjalizacji, ale też w ramach pracy socjalnej i tam można sobie do tej pracy socjalnej przeczytać. I będą te boksy i chyba dla mnie najważniejszy boks to jest ostatni, szósty. To jest taki boks, w którym ja z przyjemnością wielką zostawiam numer telefonu, zostawiam maila i mówię, pogadajmy o tej sprawie, bo cóż z tego, że ja to wypowiem? Jest pytanie, czy ktoś to ewentualnie
usłyszy, i to jest jeszcze mało, to jest pytanie, czy będzie gotowy, będzie zaciekawiony, żeby zareagować. No więc jeżeli zareaguje, to ja będę bardzo zadowolony. No można wtedy podyskutować o innych boksach, o programie studiów, o fenomenalnym i młodym, i starym zespole Instytutu Socjologii, bo szereg osób jest w to zaangażowanych. My jesteśmy w bardzo, bardzo takim mocnym kontekście studiów socjologicznych, co wcale nie wyklucza myślenia psychologicznego, psychospołecznego. Często się wydaje, że tutaj będziemy tylko problematykę makro dyskutować, a my często dyskutujemy problematykę pojedynczych osób, to co dzieje się w duszy, to co dzieje się w psychice człowieka i w jaki sposób to coś, co się dzieje, odzwierciedla ten szerszy kontekst. W związku z tym o różnych kwestiach można dyskutować. Jedno jest pewne, że dzisiaj jak wchodzę do instytutu, to miałem trochę te twarze ludzi, potencjalnych studentek, studentów, czy osoby studiujące w wyobraźni. No i myślę tak, to co było smutne, to rano tu się wchodzi o 8 godzinie, właśnie nie ma studentów, no. To znaczy oni prawdopodobnie się uczą, albo jeszcze śpią, albo odpoczywają, ale ja mam taką potrzebę i chciałbym, żeby to się wydarzyło, że przemyślmy to spokojnie, bo studenci muszą, czy państwo muszą przemyśleć tą decyzję, bo to nie jest decyzja pod wpływem TikToka podejmowana, z szacunkiem dla ludzi, którzy kochają TikToka, to jest decyzja na 2 lata życia. Natomiast myślę jedno, nie dam gwarancji, kupcie sobie ubezpieczenie, ale z mojej strony jesteśmy dość dobrą firmą. Jedną z najstarszych w Polsce, która kształci pracę socjalną, mający naprawdę wyjątkowych ludzi na pokładzie i wyjątkowych partnerów w mieście, w województwie, w Polsce, to też na tych stronie internetowej tam będą różne filmy, moje rozmowy z przyjaciółmi, z różnymi osobami, więc no, tu może się dziać, tylko że no bez tych młodych ludzi, no to ja się zestarzeję, pójdę na emeryturę i będzie smutno, no. A tak to możemy coś jeszcze zrobić. No i tyle chyba, bo już czas się kończy nagrania. Miałaś pytać, nie pytałaś, ale istotne jest, żeby słuchać o mnie gadać, nie nadawać, więc...